chciałem pokazać dzisiaj koźlarze pomarańczowo-żółte. Zobaczcie, jak wyglądają. Mają piękne trzony w kolorze, w takim, nie wiem, można powiedzieć, kolor jest ciemny, ale wyglądają jak kora brzozy. Są takie ciemno, takie ciemne łatki, kropowate. Może tutaj pokażę na tym owocniku. Zobaczcie. Występują pod brzozami, nie tak jak koźlarz czerwony pod osikami, więc rozpoznacie koźlarza czerwonego, którego też pokazywałem już pod osikami w tym roku. A koźlarz pomarańczowo-żółty właśnie ma taki trzon. Nie zabarwia się ten trzon jak u koźlarza dębowego, czy lekko zadabawia u koźlarza sosnowego, którego nie pokazywałem, ale dzięki uprzejmości mojego kolegi mam takie miejsce. Może w przyszłym roku Wam nagram z koźlarzami sosnowymi. Takie piękne miejsce, gdzie 100% sosny i nic innego nie rośnie. Tutaj u mnie są jest sosna, ale tak samo jest pełno brzozy i te grzybki to są koźlarze pomarańczowo-żółte. Zresztą nie mają tego zabarwienia. Zobaczycie, jak będę pokazywał koźlarze sosnowe. Zobaczcie, pięknie wyglądające. Te są jeszcze młodziutkie, nieumrożone kompletnie. Także fajnie, że udało się trafić koźlarza pomarańczowo-żółtego w takim stanie, żeby nagrać taki filmik. Także koźlarze tam mniej więcej też pokazałem i będę się starał jeszcze coś pokazać. Może dzisiaj, a może już w przyszłym roku. Pozdrawiam.